Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Super, widzę, że wszystkich nas bardzo dobrze słychać. Miło mi Was powitać. Ja nazywam się Dominika Szot i mam przyjemność poprowadzić dzisiaj panel na temat tego, czy marketing wpływa na produkcję gier. Temat jest bardzo obszerny, więc fajnie jest mieć tutaj tylu ekspertów, a może zacznę właśnie od przedstawienia Was, panowie. Jest z nami Mateusz Kirstein z People Can Fly, a jest dobry, również... Bardzo. Dzień dobry, witaj, witaj Mateuszu. A jest z nami również Paweł Jawor z Far From Home. Bardzo miło. Miło mi, a także ze Star World Industries Maciej Dobrowolski i Marek Markuszewski. Cześć. Dzień dobry. Cześć. A fajnie, zacznijmy może od tego w takim razie, ponieważ każdy z Was reprezentuje twórców gier o trochę innym profilu i innej skali produkcji, więc może zacznijmy od stwierdzenia, jaką główną funkcję w ogóle pełni marketing w przypadku Waszych produkcji. Macie też je na innych etapach, więc fajnie będzie to usłyszeć od Was. Mateusz, może zacznij jako pierwszy. Jasne, z przyjemnością. No myślę, że w naszym przypadku przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że my póki co, jeśli chodzi o nasze aktualne produkcje, funkcjonujemy w modelu z współpracy z wydawcą. Także jeśli chodzi na przykład o grę Outriders, która jest aktualnie naszym flagowym produktem, to tutaj tak naprawdę za wszystkie kluczowe działania marketingowe, sprzedaż gry odpowiada nasz wydawca, czyli w tym przypadku Square Enix, i my jako dział marketingu People Can Fly no jesteśmy bardziej wsparciem, partnerem, współpracownikiem, cały team tutaj jakoś do tych działań marketingowych kontrybuuje, natomiast no, pierwsze skrzypce gra tutaj wydawca i to jest charakterystyczne dla tego modelu, w którym my funkcjonujemy i który może też na tym naszym polskim rynku nie jest aż tak bardzo popularny. No i to powoduje, że też my jako marketing PCF-owy gdzieś bardziej koncentrujemy się na marce samego studia, na naszych działaniach HR-owych, budowaniu naszych nowych planów i produktów. Także tak to wygląda strukturalnie. Natomiast jeśli chodzi o te korowe działania marketingowe wokół gry, no to oczywiście w tej naszej współpracy głównym celem jest no, zbudowanie takiej globalnej rozpoznawalności marki, prawda? No bo skala projektu jest duża i tutaj no, mówimy też o dużej kampanii i zbudowania zainteresowania no, graczy na całym świecie, krótko rzecz ujmując. No i myślę, że też to, co było takim naszym wspólnym wyzwaniem w tym ostatnim okresie, to przy nowym IP, bo Outriders jest nową grą, no takie zbudowanie też jej takich no, unikalnych cech, które przemówią do społeczności graczy na całym świecie. Więc gdzieś mniej więcej w takich ramach te nasze działania marketingowe jako studia, jako producenta gry się poruszają. A to może jeszcze zanim przejdziemy dalej, to nawiążę do tego, bo to faktycznie ciekawe, o czym powiedziałeś, ten model nie jest dość typowy dla polskiego rynku i czy taka współpraca z partnerem w postaci wydawcy może działać jako też trochę bufor od tych informacji, które przychodzą od społeczności, bo jednak często mniejsi deweloperzy są dosyć przytłoczeni tymi wymaganiami społeczności, które się pojawiają, a wy macie gdzieś tutaj duży zespół po swojej stronie też doświadczony w takich działaniach marketingowych od strony wydawcy. Czy to może pomóc, czy może utrudnia trochę filtrując te głosy? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Nie wiem, czy słowo bufor jest tutaj dobrym słowem, no bo my bardzo blisko z naszym wydawcą współpracujemy i też ten cały feedback dociera do nas na bieżąco. Czy to przez kanały gry, czy też przez kanały studia, no bo gracze kontaktują się z nami na różne sposoby. Myślę, że też trudno tutaj powiedzieć o przeszkodzie. Oczywiście, że czasami jakieś dyskusje czy punkty widzenia się ścierają w tym procesie promowania, komunikowania gry, dyskusji z community, ale myślę, że przede wszystkim to jest wsparcie i taka bieżąca współpraca, to znaczy no, idziemy ramię w ramię, my jesteśmy twórcami gry, Square jest w jakimś sensie współtwórcą, odpowiada za promocję gry, wierzy w nią, myślę, od początku do końca, no i gdzieś wspólnie po prostu prowadzimy ten dialog z community,
I tak to na takich partnerskich zasadach się toczy, tak bym to chyba w skrócie opisał. Teraz z okazji premiery naszego update'u też jesteśmy w intensywnej komunikacji i też wspólnie całą tą rozmowę z graczami, z mediami prowadzimy. A super, w takim razie widzę, że dołączył do nas jeszcze Krzysztof Kostowski z Playwaya. Miło Cię widzieć, Krzyśku, fajnie, że udało Ci się do nas dołączyć. Rozmawiamy o tym, właśnie padło pierwsze pytanie, ponieważ każdy z nas jest trochę innym, reprezentuje firmę tworzącą gry o trochę innym profilu i ta rola marketingu też trochę inaczej wygląda, pewnie zależnie od każdego ze studiów, więc zaczynamy od takiej rundki tego pytania. I teraz Pawle, gdybyś mógł ty przedstawić ze swojej perspektywy, jak to wygląda u was? A tylko musisz się odciszyć, tak? Pierwsza zasada marketingu. Dać głos, który będzie słyszany. Dokładnie. Tak. Myślę, że marketing w Far From Home ma pełni kilka ról. Generalnie jest tak jakby obecny w produkcji i w tworzeniu gry od samego początku przez fakt, że gdzieś tam na etapie koncepcji prowadziliśmy różnego typu badania, takie wewnętrzne researche na temat, co się graczom mogłoby podobać, jak to połączyć w jakąś konkretną produkcję, jak do nich dotrzeć, jak zidentyfikować grupy docelowe, więc to na pewno ta jedna część. Druga część, która w zasadzie troszeczkę jest przyszłościowa, ponieważ jeszcze gry tak ostatecznie, fizycznie nie ogłosiliśmy. Wspomnieliśmy o niej wcześniej, ale nie w pełni. To jest współpraca z community i tutaj wraz, że tak powiem, idąc rękę w rękę z community managerem, myślę, że oczekuję, że będziemy wspólnie tworzyć i odpowiedni kontekst i komunikaty takie jakby dotyczące tego, co dalej będziemy z grą robić, jak będziemy ją rozwijać, jak będziemy słuchać feedbacku, więc to jest taki wachlarz rzeczy, które są związane z samym produktem. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze elementy, o których wspomniał Mateusz, czyli promowanie jakiegoś tam brandingu studia, employer brandingu i myślę, że to bym zamknął chyba, tak. To generalnie to jest to, jak widzimy, obecność marketingu. Teraz ja popełniłam ten sam błąd. Dobrze, w takim razie jest to też dosyć bliska współpraca z community, prawda, po waszej stronie? To znaczy ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy tego nie mieli. Jednym z takich elementów, które myślę jest w naszym przypadku bardzo ważne, to jest coś, co my nazywamy community driven development i fakt, że chcemy grę rozwijać, projekt Oxygen, nad którym pracujemy, chcemy rozwijać od momentu jej wejścia w Early Access, właśnie z community jest ściśle właśnie związany z tego typu działaniem, czyli marketing musi iść ściśle wspólnie ręka w rękę z community, musimy mówić jednym głosem, nie chciałbym się znaleźć w sytuacji, kiedy będę chciał mówić o czymś innym, co gracze jakby odbiorą za pewne wprowadzanie ich na przykład w błąd albo sprzedawanie czegoś, czego w grze nie ma, załóżmy. Więc to są istotne elementy. No właśnie, a jak to wygląda z waszej perspektywy, panowie Star World Industries? No jakimś oczywistą rolą marketingu jest na koniec dnia dotarcie do szerokiej grupy ludzi, którzy mogą stać się naszymi klientami, naszą społecznością oczywiście. Natomiast chciałbym wspomnieć też o takiej roli walidacyjnej, ponieważ z naszej perspektywy, jeśli chodzi o projekt, który ma, no nie wiem, średni budżet i relatywnie długi proces produkcji, no ważnym było to, żeby w miarę szybko pokazać, co robimy i zwalidować, w sensie zebrać, robić taką próbkę po prostu rynku i sprawdzić, czy jest miejsce na ten projekt. To nam poszło jakby dobrze, ale to jest wieloetapowy projekt, przepraszam, proces. Bo na początku pokazujemy część filarów, robimy sobie taki plan, jak chcemy opowiadać o grze, jakie są filary i sprawdzamy po kolei kolejne. Zrobiliśmy
sprawdzenie wizualiów, teraz ruch, narracja, gra aktorska, więc całkiem na świeżo, parę tygodni temu w pierwszym materiale filmowym, więc na pewno taka rola walidacyjna. I z racji tego, że jako studio mamy doświadczonych deweloperów, ale jako studio to jest nasz pierwszy tytuł, to jest nowy brand, to jest Star Wars Industries, który robi The Invincible, pierwszy tytuł, więc budujemy trochę od zera, więc oczywiście oprócz tego, że staramy się tym naszym produktem dotrzeć, to też chcemy zbudować sam brand Star Wars Industries. No właśnie, to ciekawe, bo tutaj rozmawiamy z wami, Mateusz, Paweł, Maciej, Marek. Wy skupiacie się przede wszystkim na promowaniu jednego tytułu, który ma dotrzeć ze swoją wiadomością, zbudować jak największą społeczność. Natomiast myślę, że głos Krzyśka też przedstawi nam trochę inną perspektywę, patrząc z punktu widzenia kogoś, kto w portfolio ma tych tytułów kilkadziesiąt. Krzyśku, jakbyś mógł przybliżyć, jak to wygląda z waszej strony w Playwayu? Jaką rolę ma ten marketing? No, marketing, budujemy wishlisty i budujemy wishlisty i można by powiedzieć i wszystko. No tak, rady, czyli... Tak, i kupujemy na bazarze. W każdym bądź razie, cross-promocja gier, czyli gracz, który jest na Steamie, który gra w podobne gry, czyli nasze, powiedzmy, symulatory, buildery, czy takie tematy bliskie naszym, działa, moim zdaniem. Ktoś może powiedzieć, nie działa i dobrze, a dla mnie działa. Czy mamy na tym polu jakieś powody do zadowolenia? Zdarza się. No i zasadniczo tyle. Czyli ten marketing ma taką rolę, czy u was też ma taką rolę walidacyjną trochę projektów, czy to jest raczej skupienie się właśnie już przede wszystkim na tym budowaniu wishlisty i na budowaniu tej społeczności? Jak to wygląda? Testujemy zainteresowanie odpowiednimi mechanikami czy częściami gry. Gry ewoluują pod to, co gracze chcą widzieć w tej grze. Ale to jedno, jaki powinien być produkt, a później drugie, umieć go samemu sprzedać, nie korzystać z zewnętrznych wydawców, no to chyba drugie. Jesteśmy teraz po jakiejś serii gier, gdzie też nie jestem pewien, dlaczego na przykład gra Prison Simulator sprzedała się gorzej, a Gas Station na przykład sprzedaje się bardzo dobrze. Trudno powiedzieć. Ważne, że udało nam się wprowadzić większość tych gier dosyć na wysokie listy. Umiemy robić sequele gier, czyli ten Car Mechanic, który nam też wszedł na top listy, dosyć wysoki pik, 22 tysiące grających jednocześnie. No, dla nas najważniejsza jest cross-promocja. Jednak jakby nie patrzeć, te główne gry, ostatnie premiery były na 40-50 naszych grach tydzień przed premierą. To był świeży ruch wishlisty takiej kalorycznej i to jest jakiś powód, dlaczego nie sprzedajemy spółek, dlaczego budujemy tą grupę, żeby być po części niezależny od wydawców zagranicznych i żeby budować jednak w Polsce jakąś strukturę, która by jednak została w tym kraju i wydawała się sukcesem, a chyba na koniec dnia o to chodzi, żeby gry jednak dobrze sprzedać, a myślę, że tutaj mamy jakieś tam powody do zadowolenia. Czyli ten marketing ma tutaj też taką rolę budowania samego brandu Playwaya, prawda? Gdzieś wprowadzania tego gracza poprzez cross-promocję tytułów w ekosystem produkcji Playwayowych i pokazywanie ich z takiej perspektywy bogatości portfolio? Może w ten sposób? Nie, ale w ogóle logo Playwaya to prawie nie istnieje, bo my zawsze reklamuję loga moich gier, czy będą nawet jakieś... Jak pojedziemy na jedne na 100 targów, to i tak to będą raczej loga gry niż firmy. Po prostu to jest cross-promocja gier. To są podobni klienci Car Mechanicowi, House Flipperowi, którzy akurat podpasują pod to i uda nam się zrobić grę i jeszcze raz do nich dotrzeć. Ktoś powie, ale to mała grupa. No nie wiem, czy taka mała. Cały czas od 10 lat, jak już powiedzmy naparzam w te symulatory, nie robię, tylko rzeczywiście robimy to taśmowo, no to słyszę, że to się jutro skończy albo już się skończyło tydzień temu. No i niech tak będzie, a my powiedzmy sobie, idziemy swoją dróżką, graczy jest 1,6 miliarda na Steamie, jest komu te gry kupować, a jak widzimy, no chyba
na razie nie ma za dużo firm, które by tak dynamicznie dostarczały kolejne premiery, nawet jeśli z podobnego gatunku, jednak w miarę z dobrym efektem, więc coś widocznie tam zadziałało poprawnie. A jak to jest z tym wpływem marketingu w takim razie zależnie od platform, na które wydajemy tytuły? Ponieważ na Steamie jest też ta dosyć bliska relacja z odbiorcami w Centrum Społeczności. Mateusz, może jakbyś mógł też z perspektywy waszego tytułu, który jest dostępny na szerokiej liczbie platform, powiedzieć, czy jest różnica, czy jest to tak zbliżone? Nie wiem, czy stuprocentowo zrozumiałem pytanie, ale postaram się na nie odpowiedzieć. Okay. Znaczy no my jak myślę powszechnie wiadomo, poza różnymi zapowiedziami nowych planów, czy to w segmencie AA, czy self-publishingu, no przede wszystkim działamy w tym segmencie AAA-owym, prawda? Więc ten cały proces produkcji, czy też potencjalnego zbierania feedbacku od graczy jest trochę bardziej skomplikowany, rozłożony w czasie i w różnych etapach produkowania, a później dystrybuowania gry. Natomiast oczywiście też w miarę możliwości staramy się z tego korzystać, choć myślę, że przy takiej produkcji jak na przykład Outriders, myślę, czy mam nadzieję, że ta idea poprzedzała te różne marketingowe kalkulacje, prawda? One gdzieś przychodzą później w tym całym procesie. Natomiast to się oczywiście dzieje. No, jako Square, jako People Can Fly przed premierą gry wypuściliśmy demo, prawda? Co też dzisiaj nie zdarza się bardzo często i to było dla nas bardzo takim ciekawym testem, jak ta gra się zachowa, jaki dostaniemy feedback. Staraliśmy się z tego skorzystać przed premierą. No i teraz jesteśmy też po takich bardzo kilku intensywnych miesiącach, nie wiem oczywiście na ile to śledzicie, feedbackowania gry Outriders przez społeczność graczy na całym świecie. Od początku myślę, że mieliśmy taką w ogóle ideę, żeby ta gra powstawała blisko graczy, na ile to jest możliwe w tym AAA-owym segmencie. To się właśnie odbywa też w tej współpracy między nami a wydawcą, o której wspominałem, prawda? Czyli gdzieś tam wspólnie te informacje zbieramy, wspólnie się tymi doświadczeniami wymieniamy, oni bardziej z perspektywy wydawcy, my bardziej ze strony producenta gry i ten update, który akurat dzisiaj ma premierę, także tak się to śmiesznie złożyło, no jest de facto zebraniem bardzo wielu tych feedbacków, które dostaliśmy od graczy, od dziennikarzy, od tej społeczności, no, która te nasze produkty kupuje, odbiera i staraliśmy się go w jak najlepszy sposób w grze zaadresować. No i też w jakimś sensie przekładać to na marketing, prawda, bo przekładać to na wszystko, co dzisiaj o grze mówimy. Także jeśli dobrze zrozumiałem twoje pytanie, no to odpowiadając skrótowo, i w naszym segmencie, i w naszym procesie produkcji i promowania gry Outriders ten feedback graczy był dla nas bardzo ważny i myślę, że w taki dość dogłębny sposób z niego skorzystaliśmy. Jasne, dziękuję ci bardzo za odpowiedź. A właśnie tak, patrząc teraz na rynek, też to, o czym mówisz, żeby planować te działania marketingowe, żeby one gdzieś były częścią tego procesu developmentu, tak jak zresztą wspominaliście, mówiąc o swoich działaniach. Ta saturacja rynku gier, niezależnie w sumie od platformy, jest bardzo duża w ostatnim czasie i w konsekwencji wypromowanie jakiegoś tytułu z sukcesem jest coraz większym wyzwaniem, coraz trudniej przebić się przez tą liczbę informacji. No i to może trochę prowadzić do tego, że materiały, które wypuszczamy, chcemy, żeby były jak najbardziej widoczne, jak najbardziej przyciągające tą uwagę, a mogą kusić trochę, żeby je podkolorować. I czy ta marketingowa presja dotyka tak samo produkcji właśnie z poziomu takich AAA, AA, jak i gier indie? Jak to wygląda? Może właśnie widzę, że Marek się już tutaj odmiutował, cudownie słucham. Jasne, oczywiście taka pokusa jest nieunikniona, w sensie na pewno się rodzi u każdego dewelopera, ponieważ musimy sobie zdać sprawę, że przez większość czasu, no nie wiem, 90% czasu developmentu gra wygląda źle. Pojawiają się momenty, w które jakieś dema, vertical slice, gdzie ta jakość jest przekrojowa i to jest jakiś taki materiał, który można nagrać i pokazać publicznie, ale większość czasu to jest jednak praca na
takich elementach, które no nie nadają się do publikacji, więc jeśli jest taka potrzeba zakomunikowania, o czym jest gra, no to albo można faktycznie rozwinąć tą grę w jakimś takim krótkim fragmencie dobrej jakości i zaprezentować, albo można iść troszeczkę na skróty i zrobić podwajenie do tego, żeby podmalować, bo to sprzedaje wizję. Jest to oczywiście pułapka, bo ciężko, żeby później osiągnąć w grze ten sam efekt, jak podmalowaliśmy. My staramy się pokazywać stricte rzeczy z silnika i właśnie mamy to podejście, że planujemy w developmencie to, co chcemy pokazywać, jakie elementy i po prostu w produkcji uwzględniamy, że będzie miało takie coś miejsce, że będziemy to pokazywać i wtedy taki, zazwyczaj to jest mały fragment, no dopieszczamy, tak mówiąc potocznie. No jest to trudne, jeśli bardzo wcześnie chcemy już pokazywać, bo wcześnie to oznacza zazwyczaj preprodukcja, czyli robienie gry innej niż się później będziemy robiło, która może się zmienić i inwestowanie czasu w dopieszczanie rzeczy, które no, muszą ulec zmianie albo mogą wylecieć, więc jest to ból, więc na pewno rodzą się takie pokusy, kurczę, no nie róbmy teraz tej gry, tylko zróbmy coś, co możemy pokazać. No ja osobiście nie jestem zwolennikiem i należy uważać, ale na pewno pokusa jest. No właśnie, Marek, u was też chyba sporo komunikacji opiera się na pokazywaniu stylu, w jakim gra jest tworzona, prawda? Dużo publikujecie dosyć dużo artów, publikujecie dużo takich materiałów, które pokazują klimat samej rozgrywki, więc może to też jest jakaś odpowiedź na to pytanie, jak ten marketing prowadzić, gdy jeszcze nie mamy pełnej gry do pokazania, a możemy zaintrygować samym stylem tego, co tworzymy? A na pewno, jeśli chodzi o grafika, to jest coś, co działa najszybciej. Widzimy obrazek, już możemy mieć jakieś emocje, możemy budować sobie, czym to jest. My wbrew pozorom jakoś bardzo dużo materiałów z gry nie pokazaliśmy. Pokazaliśmy jeden filmik i kilkanaście screenshotów tak naprawdę w tym momencie do tej pory. I my trochę budujemy marketing naokoło, czyli staramy się budować świat i lore. Od niedawna uruchomiliśmy stronę, na której odgrywają się takie wydarzenia, które będą przeplatać się z główną historią z gry, ale to jest taka kampania wspierająca, która wprowadza w klimat, wprowadza w świat. Natomiast nie wypuszczamy bardzo dużo materiałów z gry. Na razie jeszcze jesteśmy na etapie jednak intrygowania. Wypuściliśmy jednak teaser, a nie gameplay trailer. No i trochę taką przyjęliśmy strategię, bo no, przestrzeń, na której produkujemy grę i komunikujemy się, no jest dość duża, więc po prostu mamy odpowiednie etapy kampanii i ostatni etap kampanii oczywiście będzie najbardziej bogaty, jeśli chodzi o pokazywanie gry. I faktycznie art to jest coś, co najbardziej do tej pory pokazywaliśmy, ale chociażby jeśli chodzi o ten materiał filmowy ostatnio, no to już właśnie chcieliśmy pokazywać coraz to inne elementy, czyli właśnie te fabularne bardziej, takie powiedzmy filmowe. Natomiast czeka nas kilka innych segmentów do pokazania, przede wszystkim jak się gra w grę. To jest przedmiot. Jasne, wy już jesteście na tym etapie, gdy faktycznie pokazujecie te małe zakulisowe rzeczy, co tam będzie się działo. Paweł, a gdybyś mógł powiedzieć ze swojej perspektywy, przed wami jeszcze ta marketingowa droga się rozwija, jak wy to widzicie, jak wy to planujecie? To znaczy ja chciałem tutaj lekko zatizować coś, otóż my się szykujemy do pokazania czegoś i ten czas nie jest już taki długi tych oczekiwań, więc liczę na to, że zdobędziemy zainteresowanie materiałem, który przygotowaliśmy. Jeżeli zaś chodzi o te wcześniejsze kwestie, o których mówił Marek, myślę, że takie upiększanie elementów komunikacji w jakiś sposób jest pociągające. Każdy chciałby, żeby to nasze dziecko, nad którym pracujemy, było piękne i żeby wszyscy się nim zachwycali. Niemniej jednak uważam, że
taki termin zabawny, bo ostatnio słyszałem nie raz, nie dwa, gameplay is a king, więc chyba powinniśmy się koncentrować właśnie na pokazaniu jakiegoś takiego konkretnego gameplayowego materiału. Uważam, że to najlepiej zadziała i myślę, że także zbuduje jakoś pewnego rodzaju informacje o deweloperze, jako o wiarygodnym, nie próbującym nic ukrywać producencie gier, nie tylko w tym jednym aspekcie, ale gdzieś tam w przyszłości. Więc w momencie, mam nadzieję, kiedy już ruszymy ze wspomnianym wcześniej tutaj materiałem, będziemy mogli rozwinąć, pokazać, rozwinąć skrzydła i pokazać więcej oczywiście. A, dziękuję Ci właśnie, Krzysztofie. A jak to wygląda z Waszej perspektywy? Bo u Was tych trailerów pojawia się sporo i bierzecie pod uwagę feedback, który pojawia się pod nimi, implementujecie później to w produkcję gry. A gdybyś mógł powiedzieć coś więcej na ten temat? Zespoły pokazują swoje dzieła, badają na różnych sposobach, czy dalej robić tą grę, w jakiej, gdzie ona powinna skręcić. One często skręcają. Na przykład u mnie kiedyś powstawała gra No Drugs, która później w Movie Game się przeszła na Drug Dealer, znalazła swój kierunek. Więc zespoły oczywiście rozmawiają z community, pokazują im swoje dzieła. W miarę szybko pokazujemy demo i prologi. Plusy i minusy. Jeśli pokażemy dużo w demie, no okej, okay, możemy wygrać albo być zadowoleni z na przykład z ostatniego festiwalu, gdzie nasz Robin Hood ładnie się obgrywał i były w topach, ale czy nie pokazaliśmy za dużo w medianie 8 godzin gry? Trudno powiedzieć. Może się okazać, że gracze później będą mniej kupować, bo dostali za dużo w demie i prologu. My na razie idziemy tą drogą, ale cały czas nie wiemy, czy ona jest optymalna. Ten problem demo do gry jest chyba dosyć powszechny, szczególnie przy produkcjach mniejszych, gdy to nawet w poprzednim panelu było poruszone, gdy ten czas całego gameplayu, który będzie w grze, nie jest aż tak długi, gdy historia jest też w miarę liniowa. Udostępnienie demo chyba często wiąże się też z ryzykiem może znudzenia gracza, może wykorzystania potencjału tematu. Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Czy demo też jest dobrym narzędziem, czy może być ryzykownym krokiem? Do mnie pytanie? Ja... Może być, kto się podejmie, teraz rzucam je. Nie, ja już rozwinęłem temat. To ja może tylko jeszcze ad vocem do tego poprzedniego pytania i może jakoś uda mi się to połączyć z tym wątkiem demo. Po pierwsze słyszę tutaj ze strony Pawła, Marka, taki, nie, może to wynika w naturalny sposób z tego, jak pracujecie, ale też słyszę taki powrót do takich dobrych praktyk, prawda? Myślę, że może po takim okresie inflacji tych właśnie różnych obietnic, oczekiwań, wszyscy tak intuicyjnie czują, że taki powrót do takiej dobrej, rzetelnej produkcji, takiej transparentnej prezentacji gry i też dowiezienia dobrego produktu, który gdzieś tam sprosta tym deklaracjom, które gdzieś tam padły po drodze, jest taką ścieżką, którą gdzieś zaczynamy coraz bardziej naturalnie przyjmować. Myślę, że my z naszą grą też trochę staraliśmy się pójść w tą stronę i to demo, o które pytasz Dominika, też było częścią tego. I oczywiście musieliśmy sobie też zadać te różne pytania, jakie są w nim ukryte korzyści, jakie są ryzyka. I jeszcze dodając może kilka słów do tego, co powiedział Krzysztof, wydaje mi się, że tutaj też jasno widzimy, że ten feedback od graczy, te marketingowe decyzje jest nam łatwiej podejmować, im dłużej gra jest na rynku, prawda? Co jest zupełnie naturalną rzeczą. No wiadomo, że na początku gdzieś tam jednak próbujemy, szukamy, a tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy gra ma swoją premierę, kiedy ona zaczyna jakiś cykl swojego życia, kiedy ona się odbija od tych setek tysięcy graczy, no jesteśmy w stanie jakoś tam dalej ją nawigować. Tutaj rozumiem, że Krzysztof do tych doświadczeń się między innymi odwołał. Także to tak może gdzieś spinając tych kilka wątków. Ja jeśli można, bym tutaj dodał taką ważną uwagę, że każdy z nas reprezentuje jednak zupełnie inny kawałek tortu. I
nie chciałbym, żebyśmy traktowali, traktowali jakby swoje wypowiedzi jako pewnego rodzaju ostateczne stwierdzenia dotykające każdego absolutnie tutaj. Ja myślę, że każda z czy gier w przypadku Far From Home, czy Star Wars Industries, czy u ciebie, Mateusz, to te rzeczy wyglądają trochę tak, że to są jakby pojedyncze produkty stojące w jakimś konkretnym miejscu na timeline. W przypadku Krzysztofa to jest ogromne doświadczenie z ogromnym portfolio i zmierzając do tego, co chciałem powiedzieć, demo jest ciekawym narzędziem, które może zadziałać w przypadku pewnych gier, ale niekoniecznie w każdych. W moim odczuciu na przykład, gdybym miał jakąś grę, która jest bardzo mocno narracyjna w treści i opierająca się naprawdę mocno story, myślę, że zastanawiałbym się nad stworzeniem takiego dema. Być może powiedziałoby za wiele, być może sprzedałoby za wiele, niekoniecznie byłoby to sukcesem. Ale z drugiej strony może być prologiem. Prologi na Steamie ostatnio świetnie działają i odpowiednio zaprojektowane takie demo może też dobrze zadziałać. Więc my osobiście myślę taką opcję rozważamy, bo demo jest ciekawe, ale jest to spowodowane raczej tym, iż spoglądamy na wszelkiego typu festiwale na Steamie, różne Next Steam i tak dalej, jako ogromną szansę na zdobywanie czy followersów, czy też budowanie wishlist. I tam to świetnie działa i takich case'ów, jak się udało za pomocą takiego dema dotrzeć do większej ilości graczy, jest bardzo dużo. Jasne, to myślę też w dużej mierze właśnie zależy od produktu, a czasami jest to kwestia trafienia z tematem i zbudowania społeczności też dookoła tego i ten prolog może być pięknym wstępem do historii, którą będzie opowiadać gra, a czasami myślę, że tak jak też w przypadku, Krzysztof, twojego portfolio, jest to duża praktyka i zrozumienie tego, jak algorytmy polecania, jak algorytmy Steama działają w dużej mierze, jak kierować ten ruch wręcz na wzór takich gier mobilnych już trochę i tego, jak tam następuje przekierowanie trafiku. A nawiązując jeszcze do tematu dema, akurat pomyślałam też o Kickstarterze, ponieważ jest to takie źródło, taka platforma, która w ostatnim czasie stała się bardzo dobrym narzędziem do działań marketingowych, ale jednocześnie jest też otwarciem dość szeroko odbiorców na poczucie pewnego rodzaju wpływu na to, jak wyglądać będzie ostateczny produkt. No i tutaj, Krzysztof, pytanie do ciebie, bo Playwave na swoim koncie tych Kickstarterów trochę już ma w swoich studiach. Jak to wygląda? Jak sprawić, żeby jak dobrze zarządzić tą społecznością, która wspiera grę w taki sposób, żeby dostarczyć to, czego oczekują, ale też nie ugiąć się pod nadmiarem komunikatów, które przychodzą wtedy od społeczności? Już nie jesteśmy takimi mocarzami w Kickstarterze, bo dawno, znaczy nie robimy ich tak dużo. Ważne gry nigdy nie miały, albo bardzo ważne gry nigdy nie miały Kickstarterów. Jednak wymagania co do tej daty, którą trzeba podać, są, a my nie lubimy, u mnie zespoły mają nie crunchować, więc nawet jak się same pomylą, to później będą musiały crunchować, żeby tym kickstarterowcom tą datę dowieść, a jednak Kickstarter musi być tym podaniem daty, więc ja bym powiedział, że my odeszliśmy od Kickstartera, bo ilość pytań, jakie było oczekiwań odnośnie, była trochę za duża. Możliwości dotrzymania tych terminów małe. Raczej staramy się, żeby zespoły nie podawały terminów, jak tylko długo jest to możliwe, bo często same się mylą, a później same chcą spieszyć się z tymi terminami i to nic dobrego z tego nie wynika. Mamy tak dużo premier, że z żadną premierą nie musimy się spieszyć, tak jak nasz Ubot, który mimo to, że był na Kickstarterze, on właśnie długo był wyczekiwany przez tych kickstarterowców, dał nam trochę w kość, bo tych pytań po roku od planowanego terminu było za dużo, a to był młody zespół, który robił tą grę tam 4-5 lat. Mr. Prepper już nie poszedł na przykład w Kickstartera, robił sobie spokojnie grę 5,5 roku, tyle ile potrzebował, tyle grę robił, więc z powodu zapewnienia dokładnej daty kickstarterowej
my nie robimy już zbyt wielu Kickstarterów, bardziej już pomagamy młodym zespołom, a jeśli chodzi o Kickstarterowe wpływanie, no tym bardziej nie daliśmy już wpływać graczom, bo często to były multiplayery lub inne potrzeby, których nie bylibyśmy w stanie spełnić. No tak, otwieraj. A, Paweł, tak. Ja chciałem dodać tylko, ponieważ miałem okazję być jedną z osób organizujących Kickstartera Divinity Original Sin 2 w Larian Studios i to był ogromny sukces i było to niesamowicie ciekawe narzędzie do stworzenia i jakby zbudowania, po czym zabrania ze sobą community. Larian Studios nie potrzebowało wtedy żadnych pieniędzy na finansowanie tego projektu i był to stricte pomysł, aby zebrać ludzi właśnie na Kickstarterze i dać im władzę w pewnym sensie, oczywiście w jakimś tam ograniczonym stopniu jednak, ale studio zdecydowało się na coś takiego, że supportowało ten projekt później z Kickstarterowcami przez długi czas. Więc tutaj poszło sporo pewnych zapewnień, że zostaną dowiezione i przyłożono do tego naprawdę bardzo dużą wagę, żeby one się udały. Więc ten Kickstarter, myślę, był ogromnym sukcesem i do tego w momencie, gdyby Larian Studios potrzebowało oczywiście, to przypuszczam, że każdy kolejny Kickstarter z przyszłościowy byłby sukcesem też, bo mają już tak wyrobioną markę w tej chwili, że nie zdziwiłbym się. A to Paweł, jeszcze pytanie do ciebie w takim razie, nawiązując do tej kampanii, o której wspomniałeś. A gdybyś mógł powiedzieć, na jakim etapie była mniej więcej produkcja, kiedy ten Kickstarter został dla niej uruchomiony? Oj, myślę, że to była jednak jakaś tam prealfa i część rzeczy była absolutnie otwarta po to, żeby ludzie mogli sobie móc i zafeedbackować i zaproponować pewne rzeczy. Jest w tym trochę oczywiście iluzji, bo w momencie, kiedy te rzeczy były jakby proponowane, czyli kolejne progi były odblokowywane, to część tych jakby propozycji była oczywiście brana od zespołu deweloperskiego. Tutaj jakby te najmocniejsze rzeczy po prostu były rozbudowywane o pomysły czy Svena, czy innych designerów, ale to nie był absolutnie jakoś mocno zaangażowany, mocno zakończony projekt i zamknięty, był dość otwarty. Jasne, dziękuję. A mam takie pytanie, ponieważ tutaj też w komentarzach pojawiło się pytanie dotyczące kupowania recenzji i wishlist. No i podejrzewam, że presja, jaka jest narzucona na deweloperów, wynikająca z tego natłoku tytułów, które się pojawiają, może prowadzić do tego, że podejmowane są jakieś czasami pochopne, drastyczne, może podjęte w emocjach decyzje dotyczące tego, że chce się pójść dalej, pokazać więcej. No i właśnie, tutaj pojawiło się pytanie dotyczące kupowania recenzji, prologów i wishlist, ale na przykład tyczy się to też pewnie pokazywania materiałów, które nie do końca są zgodne z tym, co później możemy otrzymać w grze. No i z tej presji, o której już tutaj wspominaliśmy, to takie pytanie, czy zrobienie poprawnie działającej gry wystarczy, aby stworzyć zachęcający komunikat marketingowy? Czy zrobienie dobrej gry już jest wystarczające? Czy teraz to nie jest już argument, żeby sprzedać dobry tytuł? Ja powiem tak, bo pytanie moim zdaniem na czacie pewnie było bardziej w moim kierunku, bo przy nas ten temat jest teraz jak najbardziej, więc tak, po pierwsze, jak wrócimy się do tego pytania, kupowanie wishlist nie ma żadnego sensu, albo inaczej, nie odnajduję tego, po pierwsze, wartość kupowanych graczy z reguły nie doprowadzi do wejścia gry na Steam Global Wishlist, czyli to są gracze oznaczeni przez Steam jako gracze słabej jakości. Musiałby mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego by się to opłacało, jeśli nie wejdziemy na globala. Poza tym gracze kupowani słabej jakości, moim zdaniem przez algorytm Steama, są oceniani w pewien sposób, czyli dostają właśnie te marki, na podstawie których właśnie ciężko im się dostać na globala. A przez to też nie uczestniczą w systemie tego dislike'ów, czyli stron podobnych, na których są. Na przykład nasz Car Mechanic był na 12 tysiącach stron innych gier.
ponieważ miał w miarę dobrą, świeżą, kaloryczną łuślistę. Te łuślisty, powiedzmy sobie, kupne, ja cały czas nie odnajduję w tym sensu. Druga rzecz, problem, jaki z tego wynika, że Steam może skasować konto takiemu podmiotowi, który posiada konto, już powinien jasno dać do zrozumienia, proszę, nie róbcie. Ja mam rzeczywiście, w naszej grupie jest 126 spółek, a zespołów chyba ze 140, no i ileś tam, bo kilka spółek ma. Ja praktycznie co aktualności takie wewnętrzne mówię, nawet o tym nie myślcie, nie róbcie tego, nie opłaca się, zdziwicie się, jak wam usuną konto. To jest odpowiedź, powiedzmy, bardziej w kierunku tego, co moim zdaniem było na czacie. A Dominika, jakbyś przypomniała swoje pytanie? Pewnie, czy zrobienie, tak, czy zrobienie gry dobrej jakościowo, poprawnej gry jest wystarczające? Czy sprzedawanie dobrze działającej gry, jej mechanik wystarczy, czy trzeba ją obudować faktycznie dużymi, imponującymi działaniami marketingowymi? No, bez działań marketingowych było wydane kilka gier w tym roku, bez, powiedzmy sobie, znacznych cross-promocji, bez szerokich działań. Ja tutaj przykładów nie będę podawał, ale to nie były moim zdaniem sukcesy sprzedażowe, więc mogą być dobre gry, które się nie sprzedadzą, a mogą być też średnie gry, które się sprzedadzą dosyć mocno, więc na to ja lekarstwo mam, produkując wiele gier. Inni muszą, produkując jedną grę, rzeczywiście mają większe napięcie, bo i to ryzyko, że coś się stanie, że danego dnia będzie inna premiera, albo jednak 100 pierwszych recenzentów coś nie będzie działało, lub dowolny moment, że ten marketing nie pójdzie w tym kierunku. Na przykład mieliśmy premierę Prison Simulatora, który miał dosyć dużą wishlistę, dobry prolog, był wysoko na global wishliście, bo też było wiele zarzutów, a może wishlistę kupił sobie na bazarze. No nie za bardzo, bo wtedy on nie byłby wysoko na global wishliście, bo ta jakość i algorytmy oceniłyby tych graczy bardzo słabo, a jednak było około 65. miejsca i wniosek wyszedł, że też czas ma znaczenie, czyli wychodzenie gry w listopadzie, no nigdy nie wypuszczałem gier w listopadzie, teraz z powodu tak dużej ilości premier, u nas akurat w grupie rzeczywiście część deweloperów poszło tym kierunkiem i na razie z listopada nikt za mocno zadowolony nie jest. Z sierpnia, września tak, październik mniej, listopad w ogóle. Ja może jeszcze dodał, jeśli mogę. No przepraszam, Mateusz, bo byłeś... Nie, Maciu, bo ty chyba jeszcze nie mówiłeś, to ja... Tak, jeszcze nie. Dziękuję. Myślę, że tak jak w tym wcześniejszym pytaniu, gdzie wspomnieliśmy, że ta saturacja na rynku jest ogromna i konkurencja na rynku jest potężna i także ta komunikacyjna jest olbrzymia, dlatego sama dobra gra, o której nikt nigdy nie usłyszy, no nie ma szans odnieść sukcesu, dlatego myślę, że tak ważne jest dobre zrozumienie i zbadanie grup docelowych i po prostu tworzenie w kampanii marketingowej jakiejś wartości dodanej, żeby ci ludzie chcieli to śledzić, byli zainteresowani i coraz bardziej chcieli wchodzić w świat gry, czekać na nią. No i oczywiście potem przy dobrej penetracji takiej korowej grupy docelowej dokładanie kolejnych grup docelowych, które mogły być zainteresowane produktem. To ja może tylko dodam tak króciutko, bo też chyba już kończy nam się czas, że po prostu wydaje mi się, tak patrząc chociażby z perspektywy tych dużych tytułów, że może można byłoby spróbować to podsumować to w ten sposób, że ta dobrze działająca gra stała się dzisiaj też jakąś wartością marketingową, prawda? To znaczy, że jednak sporo tytułów i deweloperów ma trochę problemów i potknięć, więc zrobienie dobrego produktu, który dobrze działa, który jest, że tak powiem, korowo dobrze skonstruowany, to jest też pewna wartość komunikacyjna i wokół niej jest na pewno dużo łatwiej budować sprzedaż niż wokół gry, która ma no, sporo potknięć, problemów i gdzieś tam nie dotrzymuje swoich obietnic, tak mówiąc w telegraficznym skrócie. Tak bym to widział z naszej perspektywy. Super, to na koniec mam takie jeszcze jedno do was pytanie. Gdybyśmy mieli podsumować, jak wygląda, pomimo tego, że każdy z was jest z trochę innego tego obszaru game devu, jak wyglądać powinna taka zdrowa relacja na linii twórcy gier, dział marketingu i gracze, ostateczni użytkownicy tego, co tworzycie? Jakbyście mieli to podsumować? Pawle, może chciałbyś zacząć?
Jak najbardziej. Wydaje mi się, że najważniejsze jest wspólne planowanie, czyli produkcja gry nie powinna być odcięta od tego, o czym chce mówić marketing. Wspólnie powinno się zaplanować działania, powinno się usłyszeć, jakie USP powinny być w jakiej kolejności wprowadzane do tej komunikacji, która idzie publicznie. Dzięki temu zapewne zmniejszy się ewentualne koszty, przygotuje się odpowiednio czy materiały wideo wcześniej, czy przygotuje się odpowiednio dema na dane eventy i wtedy taka relacja będzie, myślę, zdrowa. Oczywiście dodatkowym elementem tutaj jest jakiś tam community i konieczny jest w tym wypadku, myślę, ktoś, kto nasłuchuje tego community, przekazuje feedback do wewnątrz, jest pewnego rodzaju pomostem pomiędzy community, pomiędzy społecznością a twórcami i ten feedback i ten sentyment, który płynie od społeczności, jest w jakiś sposób przekuwany dalej na także marketingowy komunikat, bo w moim odczuciu samo mówienie do ludzi, którzy są wokół gry skoncentrowani i wokół studia, nie zakłada uderzania do szerszej ilości grup docelowych, tak jak Maciej tu wspomniał, trzeba te grupy poszerzać, więc marketing powinien mieć też taką rolę, czyli wspólnie z community, wspólnie z społecznością odkrywać kolejne miejsca, obszary, gdzie ta współpraca powinna istnieć. Tak mi się wydaje. No dobrze, czy ktoś chciałby jeszcze swoją wersję zaprezentować, czy Paweł podsumował tutaj nasze rozważania? Ja może tak dodam. Z racji skali u nas w Starwardzie, tam około 20 deweloperów, 200 paru, to jest to jeszcze taka skala, która pozwala na wprowadzenie czegoś, co bardzo, bardzo lubię, wydaje mi się, że bardzo zdrowo działa. Taka świadomość, trochę też ownership. Deweloperzy, którzy pracują nad grą, przede wszystkim wiedzą, co to jest za gra i co ma w tej grze zadziałać i co trzeba sprzedać i taka świadomość, że my od samego początku robimy to dla kogoś i w którymś momencie chcemy pokazać i chcemy wiedzieć, jak pokazać i przede wszystkim chcemy pokazać, no to najzdrowiej działa. Jak deweloperzy są marketingowcami trochę, w sensie oni sprzedają, no bo oni wszystko, co robią, to każdy pomysł, który się pojawia, każdy asset, to jest sprzedawanie. Sprzedawanie zespołowi, sprzedawanie do innych deweloperów. W sensie my cały czas pitchujemy, sprzedajemy sobie nawzajem, a koniec końców sprzedajemy też po prostu na zewnątrz. I myślę, że chodzi o dbanie i kultywowanie jakichś takich zdrowych postaw, że my robimy to po coś, w jakiejś całości i to ma, i widzimy ten koniec, gdzie to trafi i jaki efekt ma wywołać, więc wydaje mi się, że mniejsze zespoły, świadome doświadczenie jakby sprzyjają też takiemu środowisku, no, z czego się bardzo oczywiście cieszę. To ja tu oczywiście dopisuję się do tych wszystkich rzeczy związanych z komunikacją, współpracą i tak dalej. No u nas oczywiście jest, tak jak wspominałem, jeszcze to dodatkowe ogniwo w postaci wydawcy, więc ten łańcuszek jest troszkę dłuższy. Gdybym jakimś takim bon motem mógł to skończyć, to tutaj sobie zanotowałem takie hasło, że wydaje mi się, że to powinno działać tak, że marketing pracuje blisko produkcji, natomiast komunikacja marketingowa jest blisko graczy i że to jest jakiś taki może klucz do tego, żeby zbudować coś sensownego w tych działaniach marketingowych wokół naszych produktów. Bardzo ładnie powiedziane. Krzysztofie, chciałbyś coś dodać może jeszcze do tego? No, my raczej idziemy w stronę dużej ilości dem prologu, żeby gracze jak najszybciej poznali produkt, czy dobrze im się gra, czy im się podoba. Może to jest dobra strategia, może za dużo dajemy tych gier, życie pokaże. Super, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą dyskusję. Moimi gośćmi był dyrektor marketingu Far From Home Paweł Jawor. Dziękuję Pawle. Prezes Starward Industries Marek Markuszewski i marketing manager Starward Industries Maciej Dobrowolski. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo. Prezes Playway Krzysztof Kostowski. Dzięki. A także dyrektor marketingu People Can Fly Mateusz Kirsten. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dobrego popołudnia. Wzajemnie, dzięki.